Thank you.
You must die! Zaczyna się zabawa. Let's go.
Kolejnówka sztuka nieśmigana. Jesteśmy kolejnym etapem ewolucji ludzkości! To nieuniknione! To już ostatni. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dobra robota, komandorze. Wszyscy biotycy zostali wyeliminowani przy minimalnych stratach wśród zakładników. Przepraszam, straciliśmy część naukowców, admirale. Biotycy wiedzieli, co robią. Sądzę, że mało kto zrobiłby to lepiej. Uratowaliście dziś wiele istnień, komandorze. Piąta flota bez odbioru. Szukacie zaopatrzenia. Shepard, muszę z tobą porozmawiać. Wszystko w porządku? Pamiętasz te dane z getańskiej? Niewiele. Nic więcej. Dziękuję, Shepard. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze. Chciałem tylko porozmawiać. Oczywiście, Shepard. O czym chcesz porozmawiać? Do widzenia, Shepard. Thank you.
Przychodzi wiadomość, komandorze. Ale niespodzianka. Przymierze znów nas potrzebuje. Shepard? Mówi admirał Hackett z dowództwa Przymierza. Mam dla was zadanie. Oficer Przymierza, niejaki major Kyle, stworzył małą enklawę w układzie Hawking-Ita. Mamy prawo przypuszczać, że jest niepoczytalny. To może przerodzić się w poważny problem, Shepard. Przyjrzę się temu. 3 dni temu wysłaliśmy 2 reprezentantów Przymierza. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji od tego czasu. Podejrzewamy, że zwolennicy Kyla po prostu ich zabili. To jakaś sekta, Shepard. Major mianował się ojcem Kylem i przyjął rolę duchowego lidera biotyków. Co jeszcze możecie mi powiedzieć o Kylu? Był przykładnym żołnierzem. Potorfanie zmienił się zupełnie. Widział już chyba za dużo trupów. Nie mógł sobie poradzić z poczuciem winy. Badania wykazały, że nie radził sobie ze stresem. Został ze wszystkimi honorami. Odprawiony na wcześniejszą emeryturę. Liczyliśmy na to, że będzie lepiej. Ale myliliśmy się. Teraz jest już za późno. O czym mogli rozmawiać z nim oficerowie reprezentujący Przymierze? Chcieli namówić go na terapię. Major Kyle wiernie nam służył przez wiele lat. Przymierze nie zostawia swoich ludzi. Major zapewne dostrzegł w nich wrogów. Jesteśmy prawie pewni, że kazał swoim poplecznikom ich zabić. Wspomniał pan, że jego zwolennikami są biotycy. Tak. Co prawda major Kyle nigdy nie był związany z biotykami, ale chyba z tą grupą najłatwiej było mu się utożsamić. Wielu biotyków czuło, że społeczeństwo nimi pogardza. Kyle prawdopodobnie zobaczył w nich ofiary, które potrzebują ochrony i przywództwa. A oni znaleźli kogoś, kto będzie za nich walczył. Przekonał więc nowych towarzyszy, że to Przymierze jest odpowiedzialne za wszystkie ich problemy. Nie możemy pozwolić, by podburzał biotyków przeciw nam. Może nie będę musiał używać przemocy. Służyliście razem, Shepard. Może was posłucha. Ale zabił już 2 naszych ludzi. Wierzę w wasze doświadczenie, komandorze. Hackett, bez odbioru. Już idę.
Rozumiem. To prywatne sanktuarium. Osobom postronnym wstęp zabroniony. Muszę pomówić z dowódcą. To bardzo ważne. Ojciec Kyle nie chce mieć już nic do czynienia z przymierzem. Nie powinien zabijać śledczych. Problem nie zniknie sam. Nie pozwolimy zabrać ojca Kyle'a. On nas strzeże. Potrzebujemy go. Zginiecie przez niego. Jeżeli będziecie walczyć z przymierzem, zostaniecie wyrżnięci. Jestem waszą jedyną szansą. Muszę z nim porozmawiać. Zaczekaj. Ojciec Kyle będzie z tobą rozmawiał. Idź do budynku znajdującego się na końcu kompleksu. Tam się spotkamy. To, że jesteśmy biednikami, nie znaczy, że zasługujemy na gorsze traktowanie. To, że jesteśmy biotykami, nie znaczy, że zasługujemy na gorsze traktowanie. Wszyscy patrzą na nas jak na dziwadła, tylko dlatego, że dysponujemy biotykami. Major Kyle, wiem, po co przyszliście. Dlaczego nie zostawicie nas w spokoju? Zabiłeś dwóch oficerów przymierza. Musiałeś wiedzieć, czym to się skończy. Chcieli mnie im odebrać. Chcielibym porzucił to miejsce. Odwrócił się plecami do mojej rodziny. Bluźnili. Zginęli możliwie szybko i bezboleśnie. Nie miałem wyboru. To było konieczne w obronie moich dzieci. Tylko ja mogę ich uchronić od złego. Możesz wyjść z tego całą, majorze. Poddaj się, a nikomu nie stanie się krzywda. Szanuję to, że przybywacie pod sztandarem pokoju, ale nie mogę zadośćuczynić prośbie. Bez ojca dzieci są bezradne. Twoi poplecznicy zabili wysłanników przymierza. Musisz ponieść konsekwencje. Naprawdę chcesz, by cierpieli za twoje grzechy? Nie! To moja wina. Dzieci są niewinne, nieskalane. Proszę, nie! Nie chciałem, by do tego doszło. Wybacz. Wybacz. Postępujesz słusznie, majorze. Twoje dzieci będą bezpieczne. Chodźmy. Zaczekajcie. Jeżeli moje dzieci zobaczą, że mnie zabieracie, nie pojmą tego. Zaatakują, a wy będziecie zmuszeni je wszystkie zabić. Wykazaliście błąd w moim myśleniu, komandorze. Teraz proszę, dajcie mi czas, abym im to wszystko wytłumaczył. To jedyny sposób. Proszę o godzinę. Spotkamy się przed bramą wspólnoty i wówczas się poddam, bez przemocy. Daję na to moje słowo. Zgoda. Jeżeli jednak mnie oszukasz, twoje dzieci będą za to cierpieć. Nie zdradzę cię, komandorze. Dziękuję za tę możliwość. Joker może wysłać piątą flotę, by przejęła majora Kyle'a. Mam tylko nadzieję, że wiesz, co robisz, komandorze. Ci z przymierza chcieli zabić ojca Kyle'a. Thank you.
Nadchodzi wiadomość. Łączę. Admirał Hackett z tej strony, komandorze. Wasz sternik właśnie przekazał raport na temat majora Kyla. Wysłaliśmy naszych ludzi, tak jak zaleciliście, komandorze. Zwolennicy Kyla rozeszli się, a sam major nie stawiał oporu. Pomożemy mu. Myślałem, że cała ta sprawa źle się skończy. Nie wiem, jak tego dokonaliście, komandorze, ale ocaliliście życie wielu osób. Gratuluję. Thank you.